To miejsce bardzo się zmieniło od ostatniego razu, ponieważ tutaj teraz zacząłem bardzo dużo rzeczy dodawać do tyłu, typu LEDy właśnie, jakieś tam kurczę, nie wiem, co to jest nawet z tyłu, co to jest, kurczę, jak to nazwać, gwiazdy? Nie wiem, nieważne, w każdym razie słuchajcie, dzisiaj jesteśmy kolejny raz w Minecrafcie, ponieważ wczoraj byliśmy w Minecrafcie, ale wczoraj mieliśmy taki odcinek, prawda, który nagrałem z Wojtkiem i razem tam, prawda, przechodziliśmy Minecrafta na ślepo, znaczy przechodziliśmy, to jest dużo powiedziane, ponieważ do przechodzenia to tam jeszcze nam sporo zostało, bo w sumie to zrobiliśmy kamienny kilof, to jest wszystko. Nie da się grać na ślepo, po prostu nie da się, to jest nie do zrobienia, okej? Okay. Ale w dzisiejszym odcinku wracamy na Palianowo i dzisiaj nagramy sobie z Palianowa, prawda, superancki odcinek i w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, ktoś zostawił mi groźbę, więc jedynym mój cel na ten odcinek to po prostu znaleźć osobę, która to zrobiła. I właśnie o tym mówię. Mamy jakąś groźbę u mnie w domku. Znowu jest Tinty, już raz ten domek został wysadzony, teraz po raz kolejny jest coś takiego. I dostaję tabliczki, czekamy na ciebie, nauczka dla złodzieja, bój się. Ja nie wiem totalnie o co chodzi, przecież nic od nikogo nie ukradłem, nic nie zrobiłem, po prostu nagle ktoś przychodzi i zaczyna mi grozić. Ja nie wiem, ja nikomu nic nie ukradłem. Jeżeli komuś coś ukradłem, to proszę powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach, komu ja coś wziąłem, bo ja nie pamiętam, ale... Te groźby mi się bardzo nie podobają. Oczywiście rozwalam to TNT jak najszybciej, bo ja nie chcę, żeby tu przypadkiem coś zaraz pierdykło. Bo jakby coś tutaj walnęło tak solidnie, to ja bym się rozpłakał. Ten domek to jest jedyne, co ja mam. Tu musimy troszkę pobudować, musimy jakieś rzeczy porobić, dlatego będą live'y. I uwaga, ja wiem, że powiedziałem na jednym z odcinków, że zrobię live'a następnego dnia, ale nie zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ nagrywaliśmy vloga, ponieważ tak akurat wyszła sytuacja, że mogliśmy nagrać vloga wraz z Wojtkiem właśnie i Mateuszem, więc postanowiłem, że jednak pójdę nagrywać vloga. Vlog wyszedł w miarę okej, mimo że źle ustawiłem aparat i był prześwietlony obraz, ale ja go zmontuję, za niedługo się pojawi również na kanale Filip Szczypka, więc tam was serdecznie zapraszam, ponieważ tam pojawiają się vlogi, prawda, no nieregularnie, ale jak mamy, to się pojawiają i kminimy jakoś. O, ten wyszedł w końcu z ziemniaków, bo go przed chwilą podniosłem, dobra, Wetuse, czy to cię będzie biło? Nie! Chodź! Chodź tu! Proszę! Proszę! Proszę, chodź tu, pies. Czekaj, kurczę, jak ja mam go ściągnąć tutaj? Co ty lubisz? Mięso lubisz? Tu, zapraszam, chodź. No chodź, proszę, ty też. O nie, o wiem, chodź. Chodź. Ty, zeżaru. Nie, czekajcie, mięso. Kurczaka będziesz chciał? Chodź tu. To jest mój pies? To jest mój pies. No nie, on mi... O kurde, czekajcie, bo tak pobiegły do siebie, ale... No kurczę, ja chcę małego pieska. Czekajcie, kurczę, gdzie ja tu mogę... Nie, o, mam mięso, dobrze, dobrze, dobrze. No co jest, dlaczego ty nie chcesz przyjąć tego podarunku? O, dzieje się. No nie, no znowu w ziemniakach, dlaczego wy mi to robicie w ziemniakach akurat? Chodźcie tutaj, chodźcie tu. Chodźcie, proszę. O, chodź tu pies. Może oni na kość będą reagować, ja nie wiem. Powiedz, możecie mi napisać w komentarzach, na co reagują. O, chodź. Masz. Jaki słodziak mały. Dobra, siad, dobra, tu i teraz już mam, już was mam w domu. Teraz to już jest, jesteście moi po prostu. Dobra, tutaj jeden do rogu. Ty też sobie przystupni. O, ty na piecu, żeby ci ciepło było. Żebyś, prawda, grzał dupę. Ty tutaj, albo koło łóżka. Albo dobra, stój se tu. Ty tu, do rogu, dobra, super. Głowa w ścianę i masz za karę tam siedzisz, bo... Nie wiem w sumie dlaczego, ale sieć. Nieważne. W każdym razie, słuchajcie, musimy znaleźć osobę, która dzisiaj... znaczy, nie wiem, czy to było dzisiaj, bo w sumie nie było mnie wczoraj też na Palianowie, bo nagrałem ten odcinek z Wojtkiem. I nie wiem, kiedy tutaj pojawiła się dokładnie te... pojawiło się to TNT, pojawiły się te groźby wobec mnie. Nie mam zielonego pojęcia. Więc dzisiaj muszę to jakoś znaleźć. Nie wiem totalnie, po kim się mógłbym tego spodziewać, ale pójdę może gdzieś do wioski, może tam coś znajdę, może tam ktoś coś ma, może nie wiem, możemy ewentualnie strzelać też, kto to zrobił i oddać mu to wszystko. Ej, właśnie, to ja wezmę może w sobie te tabliczki i wezmę też to TNT. Czemu nie? Może to jest ktoś, kurczę. Ja mi się wydaje, że to mógłby być kloc. Tak mi się wydaje. Dobra, czekajcie, weźmiemy tak. Idziemy, bo mi się wydaje, że kloc to jest taki... Bo ja ostatnio u niego byłem w sumie. I czy ja coś zabrałem od niego ze skrzynki? W sumie, kurczę, mogłem coś zabrać chyba. Ale on mi też sporo dał. Kurczę, no ja nie wiem, ja w sumie nikogo nie okradłem, więc nie wiem, dlaczego mnie nazywają tu złodziejem. No ale dobra, no to pójdźmy w każdym razie do kloca i zobaczmy, co on tam ma, czy... Albo wiem, jest 18 TNT, a na Palianowie jest 5 osób. 18 podzielić na 5 to się niestety nie dzieli, ale mnie nie bierzemy pod uwagę, więc 18 podzielić na 4 to już się dzieli na... To się też nie dzieli.
Ale jeżeli zrobimy tak, to już się dzieli. czyli mamy po prostu po 4 TNT 2. Nie umiem dzielić, czekajcie. Robimy tak. Tak. Tak, tu mamy 2 TNT, które mnie nie interesują i tu mamy po 4 TNT. Okej, dobra, i uwaga. To jest domek kloca. Ja mam 3 tabliczki. Podejrzewam, że to raczej nie był Dave, ale to mógł być też Dave w sumie, więc robimy coś takiego. Okej, tu. Proszę mi nie grozić. No i super. To jest to. Proszę mi nie grozić. Teraz lecimy do następnej osoby. Czekajcie, gdzie mieszka Dave? Dave mieszka tam chyba. Syn Paliona. Gdzie mieszka syn Paliona? I w ogóle ja nie wiem, gdzie mieszka syn Paliona. Co to ma być w ogóle? Chyba tu. Chyba to jest jego miejsce na mieszkanie. Ostatnio mnie oprowadzali, już nie pamiętam. Czekajcie, tu? Tu nie ma miejsca w ogóle, gdzie mu to mogę zostawić. Dobra, zostawię mu to tutaj na tym, bo tu wiem, że ma jakieś takie przejście. O, tutaj dokładnie. Dobra, zostawimy mu tutaj, w tym miejscu. Tu jest dużo miejsca. Nie to... Bo potrzebujemy 4. No jak zwykle, kurczę. Widzicie, nie idzie mi to. Dobra, tu mamy już gotowe TNT następne. I proszę mi nie grozić. Dobra, mamy kolejne rozstawione. Ja tu ich postrażę trochę. Trzeba ich do pionu dostosować, bo kurczę, tutaj się za bardzo tego. To jest. Dom Paliona chyba? Tak mi się wydaje. Porywacz nie żyje, zabiliśmy go. Okej, dobra, nieważne. Wow, prawie tu spadłem. Ale to jest chyba Paliona, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest Paliona, więc tutaj również rozstawiamy tak. I proszę mi nie grozić. I czy to jest już wszystko? Nie, jeszcze jedno zostało, czyli jeszcze Daveson. Aha, no tak, jeszcze Daveson. Dobra, jeszcze tylko nie mamy tabliczek już. O nie, ale dobra, widzicie, ja tutaj widziałem tą tabliczkę. I to bardzo dobrze, bo akurat nam się przyda. Porywacza jak zabili, no to zabili, to trudno. To już, kurczę, mnie to nie obchodzi. Ja muszę zostawić tą wiadomość tutaj do wszystkich, żeby mi już nie groził nikt. Ja nie wiem w sumie kto, więc to nie jest żaden personalny atak do wszystkich. To wcale nie tak, że ja atakuję wszystkich. To po prostu jest tak, że ja po prostu daję wszystkim, żeby ten, który to dał, wiedział, że to chodzi o niego. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc tu stawiamy tak i oczywiście wiadomość. Proszę mi nie grozić. Dobra, super. I już wiadomo jest to. Osoby, które przyjdą, to już wam tłumaczę, jak to działa. Osoby, które przyjdą i nie zostawiły mi tego TNT, tak na przykład, że Dave nie dał na przykład. Znaczy, nie wiem, czy dał, ale może nie dał. To wiecie, o, tu znowu ta wiadomość, że porywacz nie żyje, zabiliśmy go. Dobra, nieważne. W każdym razie, jeżeli przyjdzie, zobaczy to i proszę mi nie grozić, to pomyśli, komu ja groziłem. Nie będzie wiedział, kto to dał i nic nie ten. A osoba, która to dała, będzie wiedziała, że to chodzi o nią. Dobra, tam, o nie, tam nie ma wody. Dobra, uwaga, wiadro challenge, uwaga. O nie. No nie, nie mam wody, czekajcie. O, dobra, mamy wodę z powrotem, widzieliście? To jest udokumentowane w ogóle, nie? Więc ja jestem mistrzem w wiadro challenge. Nie ukrywajmy, czemu tutaj to nie działa? Ej, kto to zepsuł? Dobra, na szczęście tu się da tak wpływać fajnie. Ja swoją drogą muszę też zrobić sobie jakieś tajne bazy tutaj, bo jak widzicie, wszyscy tutaj już sporo mają. Ja mam niewiele, więc my to wszystko będziemy robić oczywiście na live'ach, które oczywiście będą. I już w tym tygodniu na pewno odpalę jakiegoś live'a, więc szykujcie się, naprawdę piękną zabawę i piękny czas, który razem spędzimy, ponieważ ja ten okres, który wszyscy streamowali, miałem przerwę i teraz to jest najlepszy moment dla mnie, żebym teraz mógł sobie wrócić i postreamować, więc ja wracam tutaj do siebie na chatę. Ja już zostawiłem wiadomość, która była do zostawienia. Nie wiem, kto mi groził, boję się, że ktoś mi tu przyjdzie, zostawi TNT, wysadzi, ja znowu wszystko stracę, więc musimy zrobić sobie tajną bazę, gdzie schowamy wszystkie najcenniejsze rzeczy i wtedy będziemy bezpieczni. W każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 na kanale Szczypson Plus. Tam oczywiście też się pojawi odcinek z Łysej Krainy, więc zachęcam, możecie wbić link w opisie. No i oczywiście Filip Szczypka, kanał mój trzeci, na którym wrzucam vlogi od czasu do czasu. Oczywiście nie są one jakoś bardzo regularnie i za bardzo nie będziemy w stanie, bo też teraz wiecie, jeszcze jest ta szkoła, wirus i tak wszystko. No wszystko się skupia na to, że po prostu nie jesteśmy w stanie tak dużo tego produkować, ale ile się da, tyle będziemy, więc zachęcam. No i tyle. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.